Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Marszałku. Witam Panią, witam Państwa. Panie Marszałku, w ubiegłym tygodniu Sądecczyzna nawiedziły gwałtowne burze z gradem. Trąba powietrzna przeszła nad Librantową i Koniuszową. No, straty są ogromne. Pan spotkał się z tymi mieszkańcami. Czy mogą liczyć na jakąś pomoc właśnie ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego? Rozpocznę od tego, że kilka dni wcześniej była bardzo kryzysowa sytuacja w Nowej Białej. Uległo spaleniu blisko 40 budynków, w tym 21 budynków mieszkalnych. Tam oczywiście też byłem na drugi dzień i już Sejmik nam zatwierdził pomoc w wysokości 1 050 000 zł z przeznaczeniem na odrestaurowanie substancji mieszkalnej przede wszystkim. No oczywiście powiem szczerze tak, wyjeżdżając z Nowej Białej w niedzielę, myślałem sobie tak, no to może aura już wyczerpała wszystkie nieszczęścia w tym roku, widząc ogrom zniszczeń w Nowej Białej. Naprawdę nie wyglądało to ciekawie, szczególnie jeżeli chodzi o ten pas budynków gospodarczych, które zostały pożarem pochłonięte. No i cóż, no i za chwilę się okazało, że tutaj ogień, a tutaj wiatr, trąba powietrzna przeszła nad Librantową, też niemały szkód jezdnym Sączu, też to w pewnym sensie dotarło. No tam są zniszczenia bardzo duże, bo to około 70 budynków różnego rodzaju i mieszkalnych, i gospodarczych zostało zniszczonych. Być może w poniedziałek, ponieważ mamy posiedzenie sejmiku, być może w poniedziałek zapadną również decyzje związane z jakimś rodzajem pomocy. Na razie jeszcze analizujemy sytuację. Też muszę porozmawiać z panem wójtem Stawiarskim, ale też z panem wójtem Skowronem. No tutaj akurat w Sączu nie ma tego rodzaju zniszczeń. Dostało się nieźle miasteczku galicyjskiemu. Byłem też tam osobiście. No, uległo zniszczeniu dużo, dużo sprzętu, ponieważ tam była akurat duża impreza orkiestr dętych, tak, Echotrombity. No więc kilkanaście samochodów zniszczonych, dwa autobusy, sprzęt nagłaśniający, bo to też się mu pojawiło nagle, więc rozmawiałem tam właśnie z panem dyrektorem Andrzejem Zarychem z MCK Sokół, z panem dyrektorem Ślusarkiem, ale tam wszystko jest ubezpieczone i nie ma takiej sytuacji, żeby sobie nie poradzić, zwłaszcza, że te zniszczenia też nie są takie bardzo duże. Natomiast zgoda absolutna, byłem na własne oczy, widziałem i w Librantowej, i w Korzennej, no to naprawdę ręce można załamać. Ale możemy przynajmniej zapewnić, obiecać, że ci mieszkańcy nie zostaną pozostawieni bez pomocy. No nie, no pani redaktor, dobro jest Małopolsce. Od tego rozpocznę odpowiedź. Ludziom natychmiast niosą pomoc. Na tyle, na ile stać każdego. Na przykład w Nowej Białej, ja byłem w szkole, bo tam był zlokalizowany jakby sztab taki antykryzysowy. No to powiem pani szczerze, na drugi dzień, to była niedziela, praktycznie można powiedzieć, że cała sala gimnastyczna była już wypełniona różnego rodzaju artykułami żywnościowymi, środkami czyszczącymi, do czyszczenia, jakimiś narzędziami do usuwania różnych rzeczy, ubrania i tak dalej, i tak dalej. I non-stop podjeżdżały samochody, bo to jest najłatwiej. No, ktoś po prostu ma potrzebę pomocy, wsparcia kogoś, no to organizuje się sam i ta pomoc w kilka godzin. No, zawsze z instytucjami państwowymi jest tak, że to są pewne procesy i chociaż pan premier obiecał tą szybką pomoc 6 tysięcy dla rodziny, ale to są oczywiście pieniądze, które nie odtworzą tych zniszczeń. Myśmy przyjęli taką zasadę, że 50 tysięcy przekażemy na jeden budynek mieszkalny, bez względu na to, ile tam mieszka rodzin. Bo to różnie bywa na Podhalu, są rodziny
pokoleniowe, po to, żeby za te 50 tysięcy można było trochę zrobić, jeżeli chodzi o odnowienie substancji mieszkalnej, bo to w tej chwili jest najważniejsze, bo ci ludzie muszą gdzieś mieszkać. No, mieszkają w tej chwili wszyscy u swoich rodzin, albo u przyjaciół, albo u znajomych. Tutaj też szybciutko to się jakoś samo zorganizowało, chociaż władze gminy Nowy Targ zabezpieczyły motel z 50 miejscami noclegowymi. Myśmy też oferowali, że w każdej chwili mogą strażacy rozbić te namioty, które kupiliśmy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w pakiecie medycznym. To takie komplementarne namioty 10-osobowe z nagrzewnicą, z prądem, z agregatem, z łóżkami itd., itd. No ale nie było takiej potrzeby, no to też nie było sensu w ten sposób. Zobaczymy na pewno jakiś rodzaj pomocy trafi również do dokładnie Librantowej, ale chodzi o gminę Chełmiec. No i też w części do Korzennej. Panie Marszałku, ponad 2,5 miliarda euro to budżet, jakim będzie dysponować Małopolska w ramach nowej perspektywy finansowej. To o miliard złotych więcej niż pierwotnie zakładano. Miliard euro. Euro, przepraszam. Tak, miliard euro. No rzeczywiście, pani redaktor, zaczynaliśmy od 1,5 miliarda euro. No oczywiście były okrzyki złowrogie. Myśmy ciągle powtarzali, że to jest pierwszy algorytmowy podział, że jest rezerwa 7-miliardowa około, więc prowadziliśmy negocjacje, podejmowaliśmy różnego rodzaju działania, konsultacje. No, nie będę tej całej kuchni opowiadał, bo to udało się, to najważniejsze. Bo to są procesy dość skomplikowane. Natomiast co pierwsze myśmy zrobili? Myśmy zaproponowali stronie rządowej zaraz po tej pierwszej alokacji, przy pierwszym podziale tych 21 miliardów, żeby nałożyć tak zwaną siatkę bezpieczeństwa, żeby regiony, które wiadomo, że trochę będzie mniej pieniędzy z Funduszu Spójności, bo taka jest logika, no, ci, którzy się rozwijają, dostają tych pieniędzy trochę mniej. No więc, ale żeby nie było zbyt dużych dysproporcji wewnątrz kraju, żeby nałożyć na te obliczenia taką siatkę bezpieczeństwa, że na przykład nie może dany region zejść poniżej na przykład 80% wcześniejszej alokacji. No i rząd to zaakceptował, więc to było pierwsze, że myśmy jako województwo uzyskali najwięcej, czy województwa skorzystały z tej siatki bezpieczeństwa. Jeśli dobrze pamiętam, Wielkopolska 34 miliony, Dolny Śląsk 132, natomiast Małopolska 187. No to już był duży krok do przodu. Natomiast spokojnie podejmując te wszystkie działania, o których mówiłem wcześniej, no doszliśmy do tego, że obecnie jesteśmy na wysokości 2 miliardy 567 milionów euro, ale chcę podkreślić, że to jest tylko fundusz regionalnego programu operacyjnego. Oprócz tego będą potężne środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To nawet billboardy o tym mówią, 770 miliardach złotych, na rozwój. To taki jakby plan Marszala po części. I oczywiście stamtąd będzie można też korzystać. Oprócz tego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w którym my jesteśmy. Oprócz tego program Polska Wschodnia, z którym również będziemy korzystać dzięki uprzejmości województwa podkarpackiego, ale też mniejsze te fundusze, ale celowane Europejski Fundusz dla Infrastruktury, dla Nowoczesnej Gospodarki, dla Edukacji, dla Kultury. Teraz to jest trochę inna konstrukcja pomocowa. I teraz ja mówię tak, jeżeli w tym okresie 21-27, obojętnie kto będzie marszałkiem, kto będzie rządził w Małopolsce, ale jeżeli zarząd będzie wykazywał taką aktywność w absorpcji środków, jak my ją wykazujemy, a podnieśliśmy wszystkie parametry, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, i gwarantuję, że my w tej
w tym okresie 2014-2020 nie zostawimy ani jednego euro. My wykorzystamy wszystko, bo wszystko na to wskazuje, że zachowując to tempo wykorzystamy je. I gdyby takie tempo utrzymać 2021-2027, to ja jestem przekonany, że Małopolska ma szansę skonsumować około 4 miliardów euro. To jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówić, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Za wcześnie, pani redaktor, dlatego że te rzeczy są w toku. Po prostu trwają w tej chwili już konsultacje umów partnerskich. Później rząd będzie jeszcze musiał, negocjować z Komisją Europejską. To są skomplikowane procesy, ale ja liczę na to, że pierwsze konkursy będziemy już mieli możliwość w pierwszym, drugim kwartale 2022 uruchamiać. Panie Marszałku, na jakim etapie są przygotowania do forum gospodarczego w Krynicy, które, przypomnijmy, ma się odbyć we wrześniu, czyli ten czas będzie? Panie redaktorze, robimy co możemy, aby ratować to wydarzenie, dlatego żeby ratować wizerunek Krynicy. No trudno jest sobie wyobrazić, żeby forum ekonomiczne, które nam wyfrunęło, wydaje mi się, że trochę nie do końca to było korekt, ale dobrze, my się nie wtrącamy do decyzji innych podmiotów i chcielibyśmy, aby się nikt też nie wtrącał do naszych podejmowanych działań. My w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że spółka celowa powołana przez Polski Instytut Geopolityki i Instytut Kościuszki. Instytut Kościuszki to instytucja najlepsza w kraju, jeżeli chodzi o tematykę cyberbezpieczeństwa, a ta tematyka w tej chwili, można powiedzieć, króluje w świecie. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że podpiszemy umowę w środę, w następnym tygodniu. Ta spółka, Forum Gospodarcze Krynica, jest spółką, która będzie organizatorem. Spółka celowa, tak się robi po prostu. No. Czyli operatorem, dlatego takie, tak, jakieś zarzuty, że to jest spółka, która jeszcze nic nie zrobiła, no przepraszam bardzo, to proszę się zapoznać z działalnością Instytutu Kościuszki w tym zakresie, czy Polskiego Instytutu Geopolityki. Oni też przerobili dużo różnych ciekawych eventów i tak dalej, mniejszych, większych, ale robili. Więc to tak wygląda. Ja mam nadzieję, że przy tych założeniach, które przyjmujemy w tym roku, a mianowicie troszeczkę zawężamy, ale chcemy podnieść poziom poszczególnych paneli. Jeżeli leitmotivem będzie tematyka związana z projektem, dużym projektem politycznym Trójmorze, no to wydaje mi się, że pan prezydent, zresztą takie gwarancje mi osobiście składał, nawiedzi szczyt gospodarczy, no i że również w drugim dniu pan premier, który poprowadzi najprawdopodobniej bardziej gospodarczy. Ten pierwszy panel będzie bardziej polityczny, a drugi panel będzie bardziej gospodarczy, a to wszystko będzie wypełnione różnymi tematykami związanymi i po części z Trójmorzem, ale po części też w szerszych kontekstach. No i czy mamy kciuki za to oczywiście, żeby nie było tej czwartej fali, żeby pandemia też nie pokrzyżowała planów organizatorom. No ale to jakby jest siła wyższa. To są niezależne od nas. My na tym etapie jesteśmy skłonni zaakceptować propozycję organizatora, żeby to było jednak wydarzenie hybrydowe. No ale może się uda, że zupełnie przejdziemy w stacjonarny tryb, zobaczymy, czy sprawdzą się przepowiednie dotyczące czwartej fali, a w ślad za tym jakieś obostrzenia. Jeżeli się nie sprawdzą, no to znaczy, że po prostu będziemy mogli to organizować już w normalny sposób. Co jest ważne, to, że wszyscy będą mieli te same ograniczenia, no bo taka jest logika. No tak, panie marszałku, na zakończenie, Nowy Sącz jest na liście miast, które otrzymają dofinansowanie na stworzenie tężni solankowych. To jest 70% dofinansowania w ramach projektu Małopolskie Tężnie Solankowe. Zgadza się. Projekt, który się wszystkim podoba, absolutnie, tak? Zgadza się. W pierwszym kroku chcieliśmy dofinansować w większym stopniu te inwestycje, ale uznaliśmy, że lepiej obniżyć poziom dofinansowania, a zwiększyć liczbę podmiotów, którym to dofinansowanie skierujemy. To jest jedna rzecz, która będzie zlokalizowana w Parku Strzeleckim, ale druga rzecz, to już niedługo, w Parku Strzeleckim też będzie duże wydarzenie, Festiwal Piękności. To sierpień, tak? Tak, który z kolei myśmy sprowadzili z innego regionu. Także to nie jest tak, że tylko nam ktoś coś zabiera, a my też sprytnie sprowadzamy rzeczy.
Pani redaktor, bardzo ważne jest to, abyśmy dbali o wizerunek miast wiodących. Miast właśnie typu Tarnów, Nowy Sącz, Krynica, Zakopane, Oświęcim, Miechów. My staramy się różne aktywności wyprowadzać poza Kraków. Powołaliśmy agendę urzędu w Nowym Targu. Nie tak dawno agendę urzędu w Miechowie. Za chwilę będzie oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. To ratowanie szczytu gospodarczego, Europejski Festiwal Biegowy, no niby ktoś nam zarzuca, że my naśladujemy. No jeżeli ktoś chce zrobić zawody w biegach górskich, no to trzeba biegać do przodu, prawda? No bo się nie da robić zawody i żeby się różnić, to będziemy wszyscy biegać do tyłu. A poza tym my też przygotowujemy Krynicę do rozegrania właśnie tej dyscypliny sportu w trakcie Igrzysk Europejskich w 2023 roku. I to się wszystko logicznie jakoś tłumaczy. Więc będziemy podnosić prestiż miast wiodących poprzez lokowanie bądź podnoszenie poziomu tych wydarzeń dużych, które się odbywają. W Krynicy na przykład będziemy też bardzo zaangażowani w Festiwal Kiepury. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest duże wydarzenie i promuje nie tylko Krynicę, promuje też Sądecczyznę, ale i promuje Małopolskę. No właśnie, to są nie tylko wydarzenia, na które czekają mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, którzy jakoś muszą się pozbierać po tej pandemii. To będzie dla nich szansa. Tak, oczywiście tego rodzaju przedsięwzięcia zawsze zwiększają obrót. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zresztą to przecież to nie ja do tego doszedłem, tylko to już empiria udowodniła przez całe wieki, dziesięciolecia. Więc to tak, będzie troszeczkę taki rozrusznik, tu trochę większy, tam trochę mniejszy, ale musimy je lokować po prostu poza Krakowem, bo Kraków prędzej czy później sobie poradzi. No, wrócą turyści międzynarodowi, wypełnią hotele, wypełnią restauracje. Zresztą już teraz na rynku, ostatnio byłem, bo przecież no, ta przykra okoliczność, uroczystość pogrzebowa świętej pamięci Wojciecha Grzeszka, naszego kolegę z sejmiku, szefa Solidarności Małopolskiej, no to widziałem, już naprawdę ten rynek się zaczyna wypełniać. No a ślad za tym zaczyna się ruszać cała ta sfera usług okołoturystycznych, i hotele, i restauracje, i różnego rodzaju usługi z tym związane. Ma pani rację. To będzie rozrusznik, który będzie trochę pracował na wzrost obrotów. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. A moim Państwa gościem był dzisiaj marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu.